Jeżeli gracie w The Crew 2 tyle co ja, chcecie zdobyć wszystkie auta na submicie, jakie są dostępne, musicie mieć części. Dzisiaj pokażę wam fajny sposób, jak te części szybciej zdobywać. Poprzez nagrody live, najlepiej sobie ogarnąć. I teraz, bardzo ważne jest w The Crew to, żeby mieć wysoki poziom. Bo jeśli masz wysoki poziom, to możesz wejść w punkty ikony i sobie tutaj rozplanować punkty odpowiednio. Czyli na przykład, ja sobie teraz potrzebuję szukać części. Robię sobie poszukiwacz złota, który sprawia, że mam więcej części z każdych łupów. Czyli skończę jakiś wyścig, znajdę nagrodę live, zrobię jakieś wyzwanie, dostaję więcej części za to, nie? Tutaj mamy też farciarza, który zwiększa jakość łupów, ale ja wam polecam wymaksować sobie poszukiwacza złota, jeśli chcecie mieć po prostu więcej części i chcecie sobie ulepszać te samochody sukcesywnie. Potem można jeszcze ewentualnie połowę na poszukiwacza złota, a połowę na farciarza, to jest bardzo ważne, bo zobaczcie, zwiększa szanse na łupy o 20% w moim przypadku, a mam 607 poziom, czyli mam 607 ikonę teraz, nie? No i sobie zobaczcie teraz. Na przykład chcę szukać nagrody live i przyjęło się tak w community The Crew 2, że wszyscy uważają, że nagrody live są rozłożone losowo na całej mapie, nie? I jasne, jeśli weźmiemy sobie samochód, na przykład ja mam samochód zrobiony z afiksami, który sprawia, że części, że nagrody live częściej się pojawiają na mapie, nie? Bo one co jakiś czas się tam odnawiają w jednym miejscu, raz gdzieś w jednym miejscu są, raz ich nie ma, prawda? I zobaczcie sobie teraz. Wchodzę sobie w mój przygotowany już samochód z Touring Cars, to jest Aston Martin Vulcan i zobaczcie, on ma tutaj część, która posiada premię miłośnik nagród live, mnoży częstość występowania nagród live przez 2, czyli 200% więcej razy pojawią nam się te nagrody live. I teraz biorę sobie ten samochód, idziemy sobie gdzieś tam na drogę, czekajcie, pójdę sobie tu na drogę, pyk, 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 pyk. Jesteśmy sobie tutaj na drodze. No, nie wiem, czy tutaj akurat będzie. Dobra, chodźmy, wiecie, chodźmy gdzieś indziej, gdzieś tam na mapę, nie? Będziemy sobie jechać przez las i myślę, że dosyć często będą się te nagrody pojawiać w tym samochodzie. Jeżdżąc w tym samochodzie, po prostu one się częściej odnawiają, nie? To jest oczywiste, bo tak pracują, tak działają te afiksy. To nam po prostu dają i te różne premie. Warto sobie o to zadbać, żeby wymaksować te afiksy i premie. Oj, zobaczcie, coś już mi tu mryga, nie? Powiększam mapkę, żeby lepiej widzieć, skąd to mryga. I już sobie podjeżdżam. I na przykład ja sobie zbieram teraz części do pojazdów offroadowych. Nie potrzebuję już do tych touringowych samochodów, bo je mam tam pomaksowane, porobione afiksy i te premie wszystkie, kuźwa, zawiesiłem się. O, i tutaj mamy akurat niebieską część. Pyk w dół. I tutaj mamy sobie tą część, nie? No i w zależności od tego, w jakiej klasie zbieracie sobie te części, taką klasę samochodu musicie wziąć. Jeśli zbieracie sobie do, nie wiem, samochodu touringowego, jak ja mam teraz, to bierzecie sobie na przykład Astona Martina. Ale jeśli sobie, tak jak w moim przypadku, zbieracie do samochodu tych takich rajdówek offroadowych, no to bierzecie sobie samochód, czy tam pojazd, czy tam motocykl, cokolwiek z tej klasy. I tutaj bardzo ważna sprawa. Czyli tak, jeden samochód mam do wyszukiwania części i do zwiększenia częstotliwości ich występowania, a drugi samochód, jeszcze raz, a drugi samochód, czyli w tym wypadku ten rajdowiec, mam zrobiony, żeby mnożył części przez 2. Czyli zobaczcie, nie dosyć, że mam zwiększone tę ilość tych części przez mój poziom, jakby, co wam wcześniej pokazywałem, to jeszcze ten samochód ma części, które dają mu premię łupieżcy tak zwanego, nie? Czyli jeszcze raz mnoży przez 2 te części, czyli mam te 20% z mojego poziomu i plus jeszcze dodatkowo 2 razy tyle tych części powinienem dostać z tego łupu, nie? I teraz otwieram sobie tą nagrodę, bo zależy mi na tym, żeby to było do samochodów tych rajdowych. Nie wybrałem go, cholera. Zależy mi na tym, żeby to było do tych samochodów rajdowych. Wybieram sobie go, otwieram nagrodę.
i pyk, i patrzę, co mi wypadło, nie? No i wypadły same śmieci akurat w tym wypadku, bo to jest niebieska nagroda Life. Jest tak, zielona, niebieska, fioletowa i złota. Złota oczywiście daje nam najwięcej, z fioletowej, jeśli mamy wymaksowane te wszystkie skille i te wszystkie pierdółki, powinna nam też wyskoczyć nagroda, powinna nam wyskoczyć złota część, nie? Tutaj mamy chyba zieloną, fioletową i dwie niebieskie, więc mnie te nie interesują. I teraz, w ten sposób, tak jak wam pokazałem teraz, czyli jedziemy sobie, bierzemy sobie samochód, który mnoży występowanie nagród live przez dwa, bierzemy sobie go, jedziemy kawałek dalej, gdzieś tam się przejedziemy, trochę czasu minie, trochę drogi upłynie i pojawia się następna nagroda live, podjeżdżamy do niej i zbieramy. To jest najszybszy sposób zbierania tych nagród live i teraz pro tip, do którego tak naprawdę zmierzam przez ten odcinek, to jest to, że okazuje się, że te nagrody live mają swoje stałe położenie. I jeżdżąc tym samochodem, ten, który ma te takie te skille na odnawianie tych nagród live, nie? Jeżdżąc tym samochodem po mapie, albo nawet stojąc w nim w miejscu, on sprawia, że czas, że ten respawn tych nagród live jest dwa razy krótszy niż normalnym samochodem, których nie ma tych skillów, nie? I teraz, ja mam takie kilka stałych miejsc w okolicy Miami, gdzie znam dokładnie lokalizację części. Możecie sobie teraz, jak gracie, możecie sobie wejść tutaj na mapkę. Zobaczcie, tu jest taki omyk, nie? Wchodzicie sobie tutaj i na przykład część live, nagroda live, o, jest akurat, proszę bardzo. Czasami nie ma, bo to nie jest tak, że zawsze się pojawi w tym miejscu. I nie zawsze jest zielona, czasami jest fioletowa, czasami jest złota, różnie to bywa z tymi kolorami. Ale jak macie sobie ten taki półwysep, czy to wyspa jest nawet? Półwysep, to nie, no wyspa jest, dobra, wyspa, tam jest most, okej. To tutaj macie na samym prawie końcu, naprzeciwko tych takich kamperów, macie tutaj część. Nie, i to jest zielona, czyli jeszcze gorsza od tej, którą miałem przed chwilą. Też możemy sobie do niej podjechać i sobie ją zebrać. I jeszcze pokażę wam kilka dodatkowych miejsc, gdzie te nagrody live występują. I powiem wam, że jeżdżąc tym moim Astonem Martinem, który ma wymaksowane te części, żeby, wiecie, dwukrotnie zwiększać częstość występowania tych nagród live, to zdarza się, że podczas jednej sesji, na przykład dwugodzinnej grania, potrafię zebrać do 3 razy te nagrody live z jednego miejsca, ale to musicie to traktować jako rzecz całkowicie losową, bo może się w tym miejscu pojawić, a może się na przykład nie pojawić w ogóle podczas całej twojej sesji grania, nie? Więc to jest całkowicie losowa sprawa. I tutaj sobie możecie pozbierać te części. Pokażę wam zaraz dodatkowe. Wszystkie te miejsca, które ja zwiedzam teraz, niezależnie od tego, czy wy zebraliście w tym miejscu części, czy ja co stąd zebrałem, czy cokolwiek, możecie u siebie w grze te części sobie pozbierać i prawdopodobnie te nagrody live w tym samym miejscu będą, więc uważnie tutaj obserwujcie, gdzie te części są. Tu wam pokazuję, gdzie ja znam, ale za chwilę sobie po świecie też pojeżdżę i poszukam tym moim Astonem Martinem, bo też części będą mi po prostu występować częściej niż osobom, które nie mają tego wymaksowanego. Tutaj, tu dokładnie w tym miejscu jest nagroda live bardzo często. Mi często tu występuje, miałem kilka razy fioletową, kilka razy złotą, ale musicie brać to pod uwagę, że tutaj jest, że to jest całkowicie losowo, nie? Wpadnijcie sobie tu koło tego drzewa, to jest tak. Patrzycie sobie z góry, tu jest takie, widzicie, takie jakieś, jest Nowy Orlean, tutaj są takie dwa jeziorka i te dwa jeziorka zamieniają się w takie 3 jeziorka i tu jest taki rolniczy, nie wiem co to jest, opryskiwacz i tu jest takie większe drzewo, przy drodze to jest, nie, tutaj to jest taka droga, tu jest takie, są takie dwa jeziorka, pyk, tutaj macie zaraz starą Luizjanę, to jest obok starej Luizjany. I tutaj macie w ogóle takie pola, inne uprawne. I tu macie takie mniejsze poletko. I tu jest nagroda live do zebrania. Ja jej akurat nie mam, bo ją zebrałem, ale u was na pewno, no myślę, że część osób, która tutaj ogląda ten film, w komentarzach napisze komentarz: o, faktycznie u mnie była, a ktoś napisze: a u mnie nie było, jak to, Lucek, oszukałeś mnie. Tutaj, o, tym razem jest, proszę bardzo. Jest tutaj kolejna część, gdzie zawsze sobie zbieram. Tu macie tak, Miami, powiększacie sobie Miami i tutaj jest taki most, taki widzicie, tutaj można sobie motorówką przepłynąć, nie? Tutaj widać nawet to z góry, tutaj jest North Bay Slalom
I tutaj mamy kolejną nagrodę przy takim jakby placu zabaw dla dzieci. Jest kolejna nagroda live, nie? No i sobie bierzemy motorówkę. Pyk. Zawsze tu zbieram. Czasami jest tak, że te nagrody się bagują i są dwie nagrody naraz na live'ie. Tak miałem raz, jak byliście na live'ie, to może mieliście okazję zobaczyć, że jedna nagroda była w drugiej. Otworzyłem jedną, wiesz, skrzynię i zaraz otworzyłem drugą. No, tak było. I pyk. Zmieniamy na samochód. Bardzo ważne są te afiksy, te części i te skille, więc sobie to wszystko pomaksujcie za każdym razem, jak będziecie chcieli robić jakąkolwiek aktywność. Jeśli zależy wam na kasie, wymaksujcie sobie bogacza. Jeśli zależy wam na reputacji, a reputacja jest bardzo ważna, wszystko maksujcie w popularnego, nie? Jeśli chcecie mieć dużo części, wymaksujcie sobie poszukiwacza złota. I teraz spróbujmy jedną rzecz zrobić. Dajmy 100 punktów na farciarza i dajmy po 100, no 95 zostanie na poszukiwacza złota, nie? Ponieważ samochód, którym zbieram teraz nagrody, ma dodatkowy bonus do tych części, jakby do ilości części, które zdobywamy z tych nagród live, to powinny mi wyskoczyć, myślę, że ze 2 złote, nawet ze niebieskiej skrzyni. Zobaczmy. Nie ma ani jednej, jest tylko fioletowa. Są 3 niebieskie i jedna zielona, nawet tego nie zbieram. Więc ja chyba wolę, żeby ten poszukiwacz złota był wymaksowany, a nie farciarz. Farciarz nam zwiększa jakość łupów, czyli powiedzmy powinny wyskoczyć nam te złote, ale chyba lepiej wolę, jak tych części jest więcej, bo chyba większe prawdopodobieństwo, że te złote wtedy wyskoczą, nie? Kolejne miejsce, czyli te części mnie nie interesują, ja później sobie przerobię na złom, nie? No tutaj mam na przykład, tu jest kolejna miejscówka. Jest tak, nie wiem, czy teraz coś będzie, bo może nie być. Nie ma. Zobacz, tu masz klucze do miasta, street race. Powiększacie sobie i tu macie takie molo, nie? Jest takie molo w kształcie... No nie wiem, co to jest. No tu jest, o, tu łódki stoją i przy tym tutaj w kształcie L macie nagrodę. Razem, weź graj w grę. Otwórz sobie mapę i szukaj tych części. Wcale nie musisz tam samochodem pojechać, wystarczy sobie powiększyć mapę i będziesz miał. Oj, dobrze. To tak, tutaj z tym jeziorkiem pokazałem, to pokazałem, przy tej pokazałem. I to są właściwie moje części, które, moje nagrody live, które sobie zbieram o tako, wiesz, zawsze codziennie, nie? Wbijam sobie do gry, czasami jest tak, że się wyloguję z gry, zaloguję się z powrotem i odnowią mi się te części, nie? Ale mam ten samochód, który mi te części odnawia jakby sam z siebie, bo ma taką umiejętność jakby, jakkolwiek to brzmi. I to sprawia, że te części się pojawiają mi szybciej, więc jak sobie teraz wezmę tę furkę i będę sobie o tak z dupy jechał po prostu po drodze, to za moment powinny pojawić mi się, wiesz, powinna pojawić mi się nowa nagroda live. Czasami jest tak, że w danym obszarze te nagrody live się nie pojawiają w ogóle, a czasami jest tak, że przejadę sobie 5 km, mam jedną nagrodę, przejadę 5 km, mam następną i tak kilka nagród sobie zbieram, nie? Ale ogólnie w te miejsca, które wam teraz pokazałem, tam najczęściej mi wypadają takie fajne części i niekiedy, to jest chyba jakiś glitch albo coś, jeszcze nie odkryłem dokładnie, jak to działa, ale czasami jest tak, że jak powiększę daną nagrodę live z mapy, wiesz, zobaczę ją z mapy i potem szybko się przeteleportuję w to miejsce, to mam podwójne nagrody live. Nie wiem, na czym to polega. Wydaje mi się, że coś tam się buguje, że najpierw jak wczytamy tę część z mapy, a potem już jak przeniesiemy się tam fizycznie samochodem, to one się jakby dublują, nie wiem, od czego to zależy. Czasami warto sobie też, jeśli nie chce wam się jeździć po świecie, to możecie się przenieść na różne wyścigi. Ja często sobie też tutaj wbijam w to miejsce, bo tutaj często przy tych teleskopach radiowych i są jakieś części gdzieś tam przy lasach poukrywane. Zauważyłem też, że częściej te nagrody live są w takich okolicach leśnych,
I raczej gdzieś tam na uboczu. W miastach, w mniejszych miasteczkach można spotkać też nagrody live na jakichś tam parkingach, nie parkingach. I polecam wam raczej kierować się, jeśli chcecie sobie dużo tych nagród live znajdować, to polecam wam zrobić sobie samolot stricte pod właśnie szukanie tych nagród live, bo samochodem jednak ciężko jest, tak wiesz, jeździć gdzieś tam po drogach, ale myślę, że to jest tak zrobione, że bardziej chodzi o czas, jaki minie podczas, gdy jesteś na mapie danym samochodem, niż to, ile kilometrów przejedziesz danym autem. Ja sobie tutaj zrobiłem już kilka samolotów pod konkretne rzeczy, na przykład ten zrobiłem sobie pod to, żeby nabijał dużą ilość punktów na punktacjach. Pewnie się zastanawiacie, wy wymaksowaliście sobie samolot, zrobicie sobie jakieś wyzwanie, nie wiem, wybierzmy sobie coś tam z Air Race. Na przykład mamy wyzwania, poczekaj. Air Race testy. I na przykład ucieczka slalom, ucieczka. A gdzie jest tutaj do samolotów? To chyba jest w akrobacjach, nie? Testy, Dallas, o, na przykład, bierzecie sobie akrobację, nie? Ja tu mam małą ilość punktów, nie wiem czemu, po prostu. No a sobie tutaj jakiś samolocik i patrz, lecisz sobie, mam nadzieję, że to będzie to w ogóle, chyba tak. Tak, to będzie to. I lecisz sobie samolocikiem, robisz wszystko na maksa, wiesz, zawsze masz tą zieloną strefkę, robisz super ilość punktów, ale patrzcie, ile mi się punktów już nabiło, nie? Już zrobiłem wynik, który kwalifikuje się do zaliczenia tego, tak? Bo ten samolocik ma zwiększoną punktację za każdą bramkę, czyli dwukrotnie więcej punktów dostaje niż samolot, który nie ma tego wymaksowanego, nie? I nawet jeśli przelecę to dużo gorzej niż osoba, która ma wymaksowany taki samolocik, to i tak ta osoba, która ma wymaksowany samolocik z tymi częściami dostanie dwa razy większą ilość punktów. I tak, zdobyłem 30 tysięcy punktów, przeleciałem sobie byle jak, rozmawiając z wami. A jak nie masz tego samolociku zrobionego, powiedzmy, na przykład powtarzam sobie, wezmę sobie jakiś inny samolocik, który też jest wymaksowany i też mi się w nim bardzo dobrze lata. A weźmy na przykład sobie tego, nie? Biorę sobie ten samolocik, on ma jakieś tam inne części wyposażone, które nie mają tego bonusu. Bierzesz sobie, lecisz i zobaczcie, o ile dostanę po prostu dwa razy mniej punktów za każdą bramkę, nie? Czyli tu dostaję 1000 plus 200 za idealne, a wtedy miałem 2000 za przelecenie... Za to, że przeleciałem przez bramkę, pyk. Mi się akurat tym samolotem słabiej leci, ale widziałem, że gracze dużo nim punktów nabijają. Chyba jest w czymś lepszy, nie wiem. Pyk. I zobaczcie, dopiero teraz mam połowę, nie? Pyk. Nawet się bardziej staram, żeby to, wiesz, pyk. Lepiej przelecieć, nie? Te brameczki. Pyk. Nawet chyba szybszy jest, kurde. Jakie mam wrażenie. Tego mojego ulubionego samolociku, pyk. I proszę bardzo, 15 tysięcy. A za tamten przelot miałem 30 tysięcy, tak o, z dupy, nie? Czyli dostajesz dwa razy więcej punktów, jeśli masz odpowiednie części z odpowiednią premią wyposażone. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby zbierać te części i mieć odpowiednie wyposażone, bo później, jak bierzesz udział w submicie, na przykład tutaj mam live submit jakiś nowy, i masz te wyzwania tam na górze, trzy wyzwania. Na przykład, nie? Tutaj sobie masz to. I masz lot koszący. To jest liczone chyba jako dodatkowa punktacja. Dostajesz więcej punktów za to, nie? Za te akrobacje. Bierzesz sobie ten samolocik, który ja miałem z podwójną ilością punktów. I nabijasz dużo więcej od innych graczy i masz, od razu jesteś dużo lepszy w submicie, nie? Slalom. Właśnie teraz sobie robię pojazd offroadowy, który najlepiej skręca na slalomie. I nim sobie robisz slalom, dostajesz dwa razy więcej punktów. Nawet jeśli do dupy ten slalom zrobiłeś, to i tak dostajesz dużo więcej punktów niż osoba, która przejechała to perfekcyjnie, tak? Powiedzmy, ktoś przeominął nawet bramkę, przejedzie to byle jak. I on dostanie więcej punktów, bo ma odpowiednie części wyposażone w samochodzie, nie? Tutaj jakiś ziomek sobie jedzie. O, i robisz sobie slalom i
Możesz to robić tym samochodem, a jeszcze nie ma takiego pojazdu lądowego, który by miał tą premię do podwójnych, wiesz, podwójnych punktów tutaj, ale jak najbardziej dostajesz wtedy więcej punktów i nie, to jest takie trochę słabe, że to nie zależy od twoich umiejętności za bardzo. Kto to kurwa tu jeździł? Nie zależy od twoich umiejętności, ile tych punktów dostaniesz, tylko bardziej od tego, jakie masz bonusy w samochodzie, nie? No i to jest moim zdaniem bardzo takie dziwne, no ale tak to The Crew działa. Więc części są bardzo ważne, ja wam pokazuję, w jaki sposób można je najlepiej zdobywać. Teraz przyjechałem tak do dupy, to się tym nie sugerujcie, bo później to będę sobie tak maksował, jak już będę grał. I dzięki temu możecie zdobywać w submicie bardzo rzadkie samochody dużo łatwiej, ale no właśnie, jest taki minus, że bardzo dużo czasu zajmuje jakby wymaksowanie tych pojazdów i zrobienie je pod konkretne rzeczy. Na przykład ten samolot mam zrobiony pod, wiecie, te wyzwania, jakiś samochód czy jakiś motocykl mam robiony pod jakieś inne wyzwania i chodzi o to, żebyście mieli zrobione takie pojazdy, żeby wam po prostu było lepiej. Dlatego te części warto sobie szukać w tych nagrodach live, żeby było szybciej, nie? No i dobra, i teraz co? Obiecałem, że trochę się przejedziemy, poszukamy tych części, porobimy jakieś tam dodatkowe lokalizacje. To skoro trochę pojeździliśmy sobie po Miami, no zobaczmy, czy tak przy okazji pojawiły się już części w tych miejscach, co byłem wcześniej. Wątpię, bo to aż tak szybko się nie odnawia. Tutaj nie zbierałem, więc pierwsze co to sprawdziłem tu. Tutaj przy tych jeziorkach. Tutaj często się pojawia ta część, ale to za... O, zobacz, nie było części. A teraz część jest. No nie spodziewałem się tego, myślałem, że się nie pojawi. Teraz się pojawiła nagle część, przejechałem tam, co zrobiłem, jedno czy dwa wyzwania i już od razu jest część tutaj pojawiona, wcześniej nie było, nie zebrałem, nie? Bardzo fajnie, czyli tutaj macie przy tym drzewku, tutaj kawałek sobie przez pola przelecicie, pyk, i tu macie takie większe drzewko, akurat teraz będzie znowu niebieska, taka dziadowska ta część, no ale jest. Możecie sobie, pyk, i sobie zmieniam na samochód, który chcę maksować. Pyk. Pyk. I pyk, nie? I zbieracie sobie część, czy części. Cyk. I zobaczymy, co mi wypadnie. No, złota jeszcze nie ma, kurde, no trudno wiesz, bo to tak, musisz zdobyć część konkretną, czyli musisz na przykład rdzeń silnika i ten rdzeń silnika musi mieć ten bonus do części, nie? Czyli musi mieć łupieżce w tym wypadku. I ten samochód zrobiłem sobie pod łupieżce, dodatkowo jeszcze wymaksowałem w nim poszukiwacz złota. O, tutaj mam jakąś nawet lepszą część, która jeszcze bardziej maksuje tego poszukiwacza złota. Pyk, możemy sobie wziąć, nie? I tutaj dodatkowo, jeśli chcemy sobie zwiększyć, ulepszyć tam tego afiksa, to warto to porobić, zawsze tam parę procent więcej mamy do wykorzystania, nie? No tutaj już mi się skończyły części zamienne, kiedyś ich miałem dużo, ich tak nie używałem, ale naprawdę dużo, dużo lepsze wyniki można w grze osiągnąć, jeśli masz to, o to wszystko zadbasz po prostu, jeśli sobie to wszystko dobrze poustawiasz, nie? Więc co, tutaj sobie zgarnęliśmy część, mało prawdopodobne, że tam gdzie zebrałem część na początku odcinka będzie już coś nowego, to akurat ciężko, żeby się odnowiło aż tak szybko, nie? Ale jak będziecie jeździć tym samochodem, który ma odnawianie części wymaksowane, to powinna się ta część pojawić szybciej. No w tamtym miejscu widzicie, nie było na początku odcinka, pod koniec odcinka pojawiła się już, nie? Tak samo tutaj przy tych kamperach też pewnie się nie pojawi. Ja sobie tak po prostu, wiesz, po mapce, pyk, pyk, patrzę, czy coś się pojawiło, czy nie. No ale czasami sobie zbiorę te części i powiedzmy, że już zebrałem sobie z tych moich miejscówek, wiesz, wszystkie części, jakie są dostępne. Wtedy sobie przełączam na ten samochód i szukam części gdzieś, o, na przykład tutaj, nie? Jadę sobie kawałek. I tak naprawdę o zakres wyszukiwania tego samochodu, bo on też ma tam wymaksowane te części i różne afiksy porobione, żeby wiesz, żeby był w stanie daleko widzieć te części, nie? No, ma tam, weźmy sobie te alfa, nie, to nie to było, to było touring car,
tak. No i weźmy sobie tego Astona. Weźmy sobie tu. Jak wejdziemy sobie, o, tutaj macie procenty, nie? Sumowanie wszystkich afiksów. I wow, tutaj mam farciarza na 94%, no, ciekawe. Poszukiwacz złota na 42%. I czujnik tylko na 19%. Myślałem, że ten czujnik jednak mam bardziej wymaksowany. Skoro ten pojazd jest do wyszukiwania części, o, tu nawet farciarza mam lepiej wymaksowanego, ciekawe. Skoro tak, to powinienem sobie tutaj wzmocnić czujnik i powinienem wzmocnić kolekcjonera, nie? Żeby jeszcze częściej pojawiały się te części, po prostu. To jest istotne, żeby sobie te afiksy porobić, ale i tak dwukrotnie zwiększona częstotliwość występowania nagród live jest wystarczająca do tego samochodu, żeby go używać do poszukiwania tych właśnie nagród, nie? Tutaj mogę sobie jeszcze coś faktycznie porobić, bo ja w nim chyba w ogóle zbierałem łupy do samochodów, pojazdów w ogóle touringowych, bo teraz mamy od niedawna także motocykle. W ostatnim submicie był do zdobycia właśnie nowy KTM motocykl i proszę, jest tutaj Power Track Edition. To jest motocykl, którego nie możecie kupić w grze nawet za prawdziwą gotówkę, więc to jest bardzo ciekawe w The Crew, że trzeba się o te pojazdy postarać, które są zdobyte, które są do zdobycia w submitach, ale jest taki bonus dla graczy, którzy już to zrobią, którzy już sobie takie pojazdy zdobędą, że nigdzie indziej nie będzie można ich zdobyć, więc to jest taka unikalność. I faktycznie na przykład jest Bugatti, jak wejdziemy sobie w katalog, jest tutaj Bugatti, o, jest Bugatti ten, nie? To jest nagroda za live submit, wchodzisz do kwatery, nie możesz go kupić, nawet za te niebieskie punkty. Proszę bardzo, hops, przetestuj. Nie ma opcji, nie mogę go wybrać. Zobacz, zagraj w live submit, by zdobyć ten unikalny pojazd, nie? Tak większość może nowy gracz nie wie, o co chodzi, ale tego samochodu nie można kupić za gotówkę, ani za te niebieskie punkty, które kupujesz za normalny hajs, polskie złote, nie? Więc to jest na przykład taki Bugatti. On nie jest dużo lepszy od tego Divo, które możecie kupić za kasę, ale wiesz, jest unikalny, nie? Tak samo nie wiem, czy ten KTM jest dużo lepszy, ale w ciul ciężko było go zdobyć, zwłaszcza na wersji PC-towej, bo na wersji PC-towej gra największa ilość graczy i jest bardzo dużo, wiesz, koksiarskich osób, które sobie też maksują te wszystkie pojazdy albo już mają wymaksowane i robią sobie te punktacje, wiesz, na 100%, nie? Gdzie tobie, takim graczowi, który nie gra codziennie, powiedzmy, do Crew, może być ciężej. No i przejedziemy się, no a tutaj w okolicy pustyni Bonneville też często są jakieś części łatwiej dostrzec z daleka niekiedy. Jak już tylko pojawi mi się na radarze jakaś część w okolicy, to wtedy włączam sobie samolot i lecę samolotem w daną okolicę. Myślałem, że ten samochód mam zrobiony tak, żeby wyszukiwał w dużym promieniu te części, nie? A okazuje się, że on tylko, jakoś nie spojrzałem na te fiksy i muszę sobie zrobić taki pojazd i myślę, że to będzie samolot, że sobie zrobić taki pojazd, który będzie miał, wiesz, bardzo duży promień zasięgu tych części, nie? Że o, na przykład stoję sobie w tym miejscu i już widzę część, która jest tam, powiedzmy, daleko, daleko w górach, nie? Bo myślę, że taki zasięg dałoby się też zrobić wyszukiwania tych części live. No i za każdym razem wtedy, jak sobie wylecę takim samolocikiem do poszukiwania części, to praktycznie od razu znajdę to, na czym mi zależy. A to jest ważne, no bo jeśli chcesz na przykład zdobywać tylko części, a po jakimś czasie, jak już masz wszystkie samochody, dużo kasy i wszystkiego, to tak za bardzo ci na kasie nie zależy, no bo tych części nie możesz kupić, możesz je tylko, wiesz, w różny sposób zdobyć, nie? I takim najszybszym sposobem są właśnie nagrody live, więc skupcie się na tym. Wyścigi warto sobie robić, jeśli nie macie odpowiedniej ilości kasy, żeby kupić pojazdy, ale jak już macie pojazdy odpowiednie, macie jak je maksować, to sobie szukajcie tych nagród live i przy okazji możecie robić jakieś tam wyścigi, nie? No bo wyścigi to raz się zdobędzie też lepszą część, raz nie. A jak masz już taki samochód do poszukiwania nagród live, to te nagrody live będą dawać ci bardzo dużo. O! I mamy część! Proszę bardzo, gdzieś tutaj w okolicy jest. Biorę sobie samolocik, robię tutaj kółeczko. Aha, czyli mamy po prawej stronie drogi. Lecę sobie w tę stronę. Pyk, pyk, jeszcze patrzę tak z góry, czy coś widać, tutaj nie.
Dlatego mówię, że chyba lepiej samolot zrobić sobie do poszukiwania części, tak jak ja samochód. No to całkowicie przypadkowo akurat tego Astona zrobiłem. O, tutaj gdzieś musimy wylądować. Lądujemy, bo samochodem szybciej. O, i proszę bardzo, jesteśmy na miejscu. Mamy fioletową skrzynię, także co, pokazuję wam miejscówkę. Przylećcie sobie tutaj. Zobaczcie, przejechałem ile? Od Las Vegas, tutaj kawałek sobie przejechałem taką prostą drogą, 400 km na godzinę, chwila, moment, i tu mamy już fioletową skrzynię z nagrodą live. To jest do rzecze Kolumbii, tutaj macie. I to jest zaraz tak na wysokości tego Live Extreme Series September Spectacular, tak? Spectacular, tutaj macie na tej wysokości mniej więcej tę część, powiększacie sobie mapę, tu już powinien wam się włączyć radar, jak będziecie tylko przez drogę przejeżdżać, i w tym miejscu, tak jak ja stoję sobie samochodem, macie tę część do zebrania. Przyjedźcie sobie tu swoją furą, czymkolwiek chcecie, i zbierajcie, bo i warto sobie porobić też chyba takie mapki, wiecie, z częściami. Ja tak sobie kilka tych lokalizacji pozapamiętywałem, żeby wiedzieć, gdzie to jest, ale jak zrobicie sobie mapkę, to będziecie jeździć w te same miejsca i też wam będą się te nagrody pojawiać, nie? O, i proszę bardzo, teraz mam dwie złote części, dwie fioletowe, jedną niebieską i jedną zieloną, nie? Ja sobie to zbiorę później w inny sposób. Ja sobie przeważnie robię tak, że gdzieś się tam teleportuję, te części mi znikają, na przykład tutaj, idę sobie potem do katalogu. I to jest chyba najlepszy sposób, jak już macie dużą ilość części, żeby te części odpowiednio dopasowywać, bo patrz, tutaj masz wszystkie części naraz, potem będziecie potrzebowali do budowania afiksów tych części zamiennych, no to na przykład już tutaj zielone mam wszystkie, wiesz, do rozebrania, tak to bym musiał chodzić po konkretnych, wiesz, częściach od samochodów, od pojazdów. A na przykład musiałbym wejść specjalnie w opony, żeby jakoś tam część skasować. Musiałbym wejść w, nie wiem, jakiś tam rdzeń silnika, żeby skasować jakieś tam niepotrzebne części. A tak to mam tutaj wszystko w jednym miejscu i wiesz, kasuję sobie te części, które są niepotrzebne, wszystkie naraz, a wybieram sobie tylko te złote, nie? I w tym wypadku mam skrzynię biegów, zawieszenie. Teraz zobaczymy, jaki mamy tam bonus do tego. Pyk, pyk. Pyk. I słuchajcie, to jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne, tak jak wam pokazałem, dużo większą ilość punktów się zdobywa, jeśli już gracie tak na punkty i żeby tam, wiecie, wszystko sobie ogarniać, to warto o to zadbać. I tak, ten samochód mam już zrobiony do szukania części, ten samochód robię sobie pod wyszukiwanie nagród live, tak z dupy, bo tutaj lądują różne części, nie? Teraz zdobyłem części, które akurat nie są mi potrzebne, bo już takie mam. Nie, zawieszenie by mi się przydało. O, proszę bardzo, w tym hamerze na przykład robię sobie pod poszukiwanie nagród live, nie? Żeby mnożyć też ilość, częstość występowania tych nagród live przez dwa. Tak, o, bo po prostu chcę mieć taki samochód zrobiony w tej kategorii. No i już prawie jego mam zrobionego. Brakuje mi rdzenia silnika i brakuje mi opon, nie? Tych części z odpowiednią premią. No i tyle. I to w ten sposób możecie sobie te samochody robić. Trochę trzeba się z tym pobawić. Tutaj już prawie samochód, czy pojazd mam robiony pod punktację. Brakuje mi jedynie opon, żeby tu odpowiednią premię sobie wyrobić. I wtedy będę też, na przykład na slalomie, ten motocykl jest najlepszy na slalom, to jest Monster 1200S. Zróbcie go sobie na Rally Ride i będziecie mieli pojazd genialny do robienia slalomów. On fantastycznie skręca, nie? Bierzecie sobie go, robicie slalom i on jest mistrzowski, on jest najlepszy. Nie jest najlepszy na offroad, ale do slalomów jest najlepszy. Po prostu niesamowicie skręca, to jest aż tak dziwne, nie? No i tyle, i chyba wam wytłumaczyłem, pokazałem, jak zdobywać te części, jak sobie te samochody maksować, jak to w ogóle robić w The Crew. Jeśli macie jakieś pytania lub nawet jakieś pro tipy,
piszcie w komentarzach, ja nie jestem jakimś tam prograczem, po prostu ostatnio bardzo dużo grałem w The Crew i wiesz, i jakby zajerałem się tym i widzę, co można zrobić ciekawego, nie, jak to można sobie rozwiązać i ułatwić. I tak jeszcze raz, na sam koniec odcinka sprawdzę, czy przypadkiem gdzieś tam się nie odnowiły części live, bo trochę pojeździłem tym Astonem, Martinem, Wulkanem, no bardzo mało prawdopodobne, że coś tutaj się pojawi, no jak się pojawi, to byłoby bardzo dziwne, tak, w tym miejscu. Proszę bardzo, nic nie ma i tu pewnie nic też nie ma, tu powinno być, nie, bo tu nie zbieraliśmy jeszcze na odcinku, ale nie ma, tu nie zbieraliśmy i też nie ma, i tutaj, tu nie było jeszcze chyba, nie, tu było zbierane już też, no. Cyk, 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 powiększamy, trochę długo się to powiększa, chyba jak się gra na myszce i klawiaturze, to trochę szybciej jest. Ale nie ma nic, nie? No trudno, żeby się tak szybko pojawiło. No trzeba albo trochę pograć, albo się przelogować, poczekać trochę i po przelogowaniu często w tym miejscu... Częstość ich występowania jest losowa, ale miejsce, w którym występują, nie jest losowe. To jest miejsce, które twórcy dla nas, wiesz, przygotowali jakiś czas temu i to musieli to zrobić, no bo jakby tego nie zrobili, no to te części na przykład pojawiłyby się pod mapą, tak? Musieli konkretnie to miejsce wybrać, żeby tam pojawiła się dana część, nie? Myślę, że to jest moja taka teoria spiskowa. Myślę, że dlatego teraz nie można w dowolne miejsce w The Crew się teleportować, żeby trudniej było zdobywać te nagrody live, nie? Nie wiem. Wydaje mi się, że dlatego tak jest. No nic, piszcie w komentarzach, co o tym myślicie wszystkim. Jeśli macie jakieś protipy co do zdobywania części, dajcie znać. Rozgryzę temat. I co? Zapraszam was na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Na razie. Hejka.